Szczere wyznania, intymne rozmowy i najważniejsze dla Was tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Iwona Kutyna. Dzień dobry, Wieczorny Ekspres w piątkowej odsłonie i te tematy ważne, o których przed chwilą można było usłyszeć. Dzisiaj jeden z tych najważniejszych dla nas kobiet przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. No już jesteśmy, razem ze mną goście. Marta Lempart, liderka strajku kobiet, mecenas Kamila Ferenc, wiceprezeska Fundacji Federa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. No i oczywiście ciężko pominąć ten temat i nie uwzględnić go także w tym programie, dlatego stwierdziłam, że chciałabym się bardzo z paniami spotkać i porozmawiać oczywiście o tym, co wydarzyło się przede wszystkim na ulicach polskich miast dwa dni temu, bo kobiety znowu pokazują, jak bardzo są solidarne i jak bardzo nie podoba im się to, w jakim kierunku rządzący pokazują nam, mamy iść i co mamy robić ze swoim życiem czy ze swoim ciałem. No ale oczywiście pretekstem do tych protestów była kolejna śmierć ciężarnej kobiety, śmierć w szpitalu, śmierć 33-letniej Doroty, która z powodu braku interwencji lekarzy zmarła. I zanim przejdziemy do rozmowy, to ja mam pytanie do naszych widzów. Sondę przeprowadzimy. Czy popierasz strajki kobiet? I czekamy na wasze odpowiedzi. Pod koniec naszej rozmowy do tego oczywiście wrócimy. Tak jak wspomniałam, te protesty to efekt tego, co się wydarzyło. Dorota była w piątym miesiącu ciąży, zmarła w szpitalu. To nie pierwsza taka historia. Wszyscy powtarzamy, że fajnie by było i dobrze by było, gdyby ostatnia, ale obawiam się, że tak nie będzie, pani Marta. Może być tak, że tak nie będzie, ale może to akurat się udać bardziej niż wcześniej, dlatego że zobaczmy, że teraz miałyśmy prawie 80 miast stanęło w proteście, tak? Czyli my do ostatniej chwili zbierałyśmy informacje o tym, w których miastach jeszcze ludzie mają zamiar wychodzić i wychodzili ludzie w miastach, które nie protestowały od 2020 roku, 2021 roku. I ja myślę, że powodem tego było między innymi to, że praktycznie jednocześnie wtedy, kiedy rosły protesty, toczyły się te dwie historie w Bydgoszczy i w Łodzi. Czyli toczyła się na oczach całej Polski ta walka o to, żeby uratować te kobiety, które jeszcze można było uratować. Mm-hmm. I myślę, że to bardzo mocno skupiło uwagę osób na tym, na kwestii tego, że lekarze w Polsce odmawiają wykonywania legalnych aborcji. I to jest taki trochę przełom w stosunku do tych protestów wcześniej, bo wcześniej rzeczywiście przez długi czas opinia publiczna i duża część też naszego ruchu przyjmowała taką uproszczoną wizję, w której jest tak, że są straszne przepisy i one są wszystkiemu winne. No nie, winny jest rząd, który ustalił takie przepisy i powiedział, dał zielone światło, jeżeli traktujecie kobiety źle, róbcie to gorzej bardziej, ale no jest też środowisko lekarzy, ginekologów, położników, które wykorzystuje to zielone światło i które w te drzwi otwarte przez PiS i przez tę atmosferę, która została wytworzona, także przez likwidację obowiązkowego statusu standardów opieki okołoporodowej, chętnie weszli. Więc myślę, że opinia publiczna, że jest taki moment ważny, myślę, przede wszystkim dla organizacji takich jak Federa, które walczyło od dawna o to, żeby te standardy były stosowane i interweniują bezpośrednio w tych sytuacjach, kiedy się coś złego dzieje, że opinia publiczna, my chyba wszyscy, albo większość z nas, no może nie ja, ale bo ja już w 2020 krzyczałam ze strachu, bo bałam się, co się będzie działo, ale nie chcieliśmy wiedzieć o tym, jak bardzo źle i jak bardzo ryzykownie jest w polskich szpitalach, a teraz musieliśmy przyjąć, że ta rzeczywistość się i opinia publiczna przyjęła, że ta rzeczywistość się składa z dwóch elementów, czyli z przepisów antyaborcyjnych, które są w Polsce, ale z tego, jak wygląda rzeczywistość na polskich porodówkach i w polskich szpitalach. I to jest bardzo trudne, z tym się mierzymy. Straszne to jest, że to jest w sytuacji, kiedy kolejna osoba umarła. Natomiast co się może zadziać teraz? Może być tak, że po tych protestach, tak jak po protestach w 2020 roku, wszyscy poznali numer do aborcji bez granic, co się stało narodowym sportem, żeby on się stał rozpoznawalny 22, 29, 22, 597. Tak teraz mam nadzieję, że efektem tych protestów i myślę, że efektem tych protestów będzie to, że osoby idące do szpitala, kobiety będące w ciąży, będą znały numer do Federy, będą znały numer do policyjnego Dream Teamu, będą gotowe się kłócić.
ich rodziny będą gotowe się kłócić do upadłego i niestety one też nie będą wierzyć i ufać nikomu, jeżeli będą czuły, że dzieje się z nimi coś złego. Więc może być tak, że to będzie ani jednej więcej, no ale takim kosztem, że żadna z nas chyba się na to nie pisała. I nie no właśnie, ale a propos efektu, efektem działań rządu, tak jak pani powiedziała, jest śmierć Doroty, wcześniej Izabela Pszczyna, Agnieszka z Częstochowy. I tych przypadków było dużo więcej, o których nawet pewnie opinia społeczna nie wie tak naprawdę. Wyrok Trybunału wszedł w życie w styczniu 2021 roku. Co od tego czasu, z takiego też właśnie prawnego punktu widzenia, pani mecenas, wydarzyło się w Polsce? Rzeczywiście to, co się budowało przez około 30 lat, odkąd ta bardzo restrykcyjna, jedna z najbardziej restrykcyjnych w Europie ustaw antyaborcyjnych funkcjonuje, no uległo jeszcze większej intensyfikacji. Mówię o aborcyjnej stygmatyzacji, traktowaniu aborcji jako coś kontrowersyjnego i niepostrzeganiu jej jako coś, czego konkretne osoby, kobiety, żyjące, czujące, potrzebują, na co się decydują, jako doświadczenie ludzkie. Ta aborcja stała się takim po prostu abstrakcyjnym hasłem, które ma budzić postrach i siać panikę moralną. I rzeczywiście po wejściu w życie tego wyroku ci lekarze, którzy już wcześniej starali się za wszelką cenę unikać tematu aborcji, a więc i jej robienia, poczuli się jeszcze odważniej i zaczęli ignorować konieczność wykonywania aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiet. I nagle okazało się, że lawinowo rośnie liczba przypadków, które do nas trafiają, kiedy pacjentki są w ciąży pozamacicznej, kiedy mają zaśniad groniasty rosnący w ich macicy, kiedy grozi im pęknięcie macicy, krwotok wewnętrzny, albo, tak jak w przypadku pani Izabeli, pani Doroty, jest całkowity odpływ wód płodowych, potem obumarcie wewnątrzmaciczne, ale nikt tej macicy nie opróżnia, tylko wszyscy czekają. No właśnie na co? Nie ma na co czekać, bo nie dość, że to jest zagrożenie fizyczne dla takiej kobiety, rosnące, które może natychmiast przerodzić się w wstrząs septyczny, to jeszcze jest to tortura psychiczna. I rzeczywiście ten standard opieki ginekologiczno-położniczej, mówiąc ładnie, się znacząco obniżył, a mówię o tym w ten sposób, żeby zaznaczyć, że to ma konsekwencje również dla innych dziedzin medycyny, no, związanych ze zdrowiem kobiet, zdrowiem reprodukcyjnym. To jest bardzo ważne w kontekście polityki rodzinnej, no bo to się odbija na standardach przy rodzeniu, leczeniu niepłodności, w ogóle leczeniu chorób kobiecych, powiedzmy, tak, czy zdrowia reprodukcyjnego, opieki ginekologicznej. Więc jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, rozwijające się rodziny, ludzi, którzy te rodziny w sposób bezpieczny mogą zakładać, jeśli tego chcą, no to mamy do czynienia z sytuacją, która temu przeczy, która po prostu to rujnuje, bo Polska przestaje być bezpiecznym pod tym względem krajem, już pomijając chyba najistotniejszy wątek, że przede wszystkim depcze się godność tych kobiet, ich autonomię. One, jeżeli kobiet, ale też rodzin, tak, które być może chciałyby zadecydować o tym, jak ich rodzina będzie wyglądała, jak przyszłość ich rodziny będzie wyglądała. Ale też ta sytuacja pokazuje, te przypadki bardzo skrajne i tragiczne i to, jak te kobiety są traktowane, że się z nimi nie rozmawia, decyzje się podejmuje nad ich głowami, że się ignoruje to, że one się zwijają z bólu. To, co one czują, to jest bardzo podobny zestaw uczuć i emocji, które ma kobieta, która jest po prostu w niechcianej ciąży, jest uwięziona w kraju, który w ogóle nie przewiduje tego, że ona może potrzebować tę ciążę po prostu przerwać. Czuje się w sytuacji bez wyjścia, czuje się w pułapce, nie może o tym porozmawiać z lekarzem, który ma co do zasady jej pomagać, nie może o tym porozmawiać z bliskimi, no bo przecież może prokurator zapuka do drzwi. Taka atmosfera strachu panuje, więc wniosek jest jeden. Wszelkie restrykcje aborcyjne, kryminalizacja aborcji prowadzą do wyłącznie tragedii. Stąd postulat liberalizacji, no bo chyba dzisiaj coraz więcej osób widzi, jak bardzo zakazy, czy bariery, czy te wszystkie narzucone blokady, to, że politycy dają sobie prawo, żeby mówić do tego momentu pani może, tu pani nie może, to jest moralne, to jest niemoralne, że tak naprawdę to prowadzi donikąd. To jest tak, zresztą droga do tragedii. To jest bardzo zastanawiające, że rządzący upierają się tak bardzo przy swoim i dają przyzwolenie na zaostrzenie tego prawa, gdzie parę dni temu sondaż Ibrysu się ukazał, gdzie 72% badanych uważa, że obowiązujące przepisy dotyczące właśnie aborcji są potencjalnym zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiet i są przeciwko właśnie tym przepisom. Czyli absolutnie my jako społeczeństwo mamy tego świadomość, co się dzieje. 2019 roku prawie 70% społeczeństwa jest za legalizacją aborcji.
I mówimy tutaj o elektoracie też partii rządzącej. Tam jest ponad 30% poparcia dla legalizacji. W przypadku Konfederacji, której, jak wiemy, szefowie też są za całkowitym zakazem, 52%. W przypadku PSL-u, który jest partią absolutnie prawicową, konserwatywną, 72%. No i w przypadku Polski 2050, której szef jest fundamentalistą katolickim i jest za całkowitym zakazem aborcji, 84% elektoratu. Więc ludzie już zdecydowali, czyli zdecydowali w 2019, w 2020 to już się utrwaliło i to się nie zmienia przez ostatnie lata. To nie jest tak, że to jest jeden sondaż w jakimś proteście. Tak jest. To jest gdzieś, nagle coś wybuchło. To już jest tak, że to jest trwała zmiana. Ludzie tego chcą i to się będzie musiało zmienić. No jest całkowita rozbieżność pomiędzy tym, co robi rząd, a czego... Zastanawiam się to, dlaczego w takim razie rząd nie zdecyduje się na, nie wiem, przeprowadzenie referendum, jakie chce Jarosław Kaczyński przeprowadzić w przypadku uchodźców na przykład, skoro... Bo boją się, że w referendum wyszłoby, że jesteśmy za aborcją. Myślę, że nie, że referendum rzeczywiście to może być tak, że będzie pomysł referendum, no bo zwróćmy uwagę na to, że referendum jest pomysłem, jest desperackim pomysłem w tym świecie, w którym żyjemy, jest desperackim pomysłem ostatnim fundamentalistów religijnych na to, żeby opóźnić, uniemożliwić legalizację. Tak? No w przypadku polskim będziemy mieć, jeżeli byłoby referendum, no to strona antyaborcyjna ma 50 tysięcy kościołów, ma media i jest w stanie wydać na to kilkaset milionów złotych. Dlatego no, ci, którzy są za zakazem, prowadzą kampanię, no to też jest takie tchórzostwo obrzydliwe polityczne, tak? Czyli pan Kosiniak-Kamysz, który jest za zakazem z 93 roku, pan Hołownia, który jest za całkowitym zakazem, oni kłamią, że oni nie wiedzą, oni się muszą dowiedzieć. I nie mówią wprost, będziemy walczyć o zakaz, oni mówią, my chcemy referendum. Czyli jak są pytani o to, jaki stan prawny im pasuje, oni mówią referendum. Nie ma takiego stanu prawnego, albo to jest legalne, albo nie. Ale to jest, Polska jest jednym z wielu krajów, gdzie jest tak, że ostatnią bronią skrajnych prawicowych konserwatystów jest ta bzdura o referendum, tak? Czyli żeby jak najpóźniej do tej legalizacji doszło, żeby jak najwięcej kobiet jak najdłużej cierpiało, tak? Żeby kupić kolejne dni, kiedy jest ta opresja no, zgodna z tym, czego wymaga religia tych panów. I tak samo jest w Polsce. Czyli i dlatego jest całkiem możliwe, że Jarosław Kaczyński uzna, że tak, że zróbmy referendum i rzucą na to wszystkie siły, żebyśmy musiały toczyć walkę o to, no tak jak właśnie pan Hołownia i pan Kosiniak chcą rzucić wszystkie siły, żeby walczyć z nami na absolutnie nierównym polu i doprowadzić do tego, że zostanie wprowadzony zakaz, albo po prostu, że my oczywiście stoczymy tę walkę, ją wygramy, natomiast zrobią wszystko, żeby nas zniszczyć po drodze, żeby nas absolutnie zużyć, zrujnować nam to, no i żeby przede wszystkim, żeby jak najwięcej jeszcze kobiet doświadczyło tej opresji, czyli, bo pamiętajmy, że za każdą kobietą, która umarła, jest kilkaset takich, którym się cudem udało. Czyli pan, ja nie wiem, jak oni patrzą w lustro w tym momencie, teraz właśnie po tych protestach, wiedząc, że opowiadając brednie o referendum, że jakieś trzeba zrobić referendum, bo oni dalej po tych wszystkich sondażach nie wiedzą, czego chcą ludzie, chcą to przedłużać, czyli chcą, żeby codziennie było ryzyko, żeby codziennie trzeba było dzwonić do Federy, żeby codziennie trzeba było dzwonić do aborcyjnego Dream Teamu. Nie wiem, jak można patrzeć w lustro i z powagą opowiadać, ale tak jak mówię, oni są takimi tchórzami, że nie powiedzą, że oni chcą, żeby w Polsce był zakaz aborcji. Oni będą kłamać, że oni chcą referendum, bo oni nie wiedzą, nie znają odpowiedzi na to pytanie i jak referendum będzie na tak, no to oni być może się zgodzą. Chociaż pan Hołownia mówi, że on zagłosuje zawsze na nie i nigdy nie będzie. On mówi w kampanii prezydenckiej, mówi, że on, jeżeli byłby prezydentem, wetowałby legalizację. Więc jest możliwość, że Jarosław Kaczyński absolutnie zdecyduje się na referendum, dlatego że w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, czyli w kraju, który jest zdominowany, czyli są ludzie, a po drugiej stronie jest aparat, który jest, nie ma ludzi, ale ma mnóstwo pieniędzy, środki masowego przekazu i tak dalej, może się zdecydować absolutnie Kaczyński na to, żeby zrobić to, czego właśnie sobie wymyślił pan Hołownia, po to, żeby nas po prostu wykrwawić. Tak naprawdę. Jak najbardziej może to zrobić. To jest broń skrajnych prawicowych konserwatystów, którzy nienawidzą kobiet. Tak jest w Meksyku i tak jest w bardzo wielu krajach, że to jest ostatnia ich broń przed tym, kiedy widzą. W Meksyku też jest bardzo wysokie poparcie dla legalizacji i to się dzieje w takich krajach właśnie. To jest ostatnia ich szansa na to, żeby jeszcze utrzymać stan zakazu i jeszcze, żeby trochę kobiety, tak podręczyć trochę te kobiety, żeby jeszcze, może jeszcze kilka umrze, może jednak kilka tak upokorzymy, że będą to do końca życia, będą miały traumę. Cokolwiek, żeby jeszcze trochę im dowalić. To jest pani Mecenas, mówiła pani wcześniej, że obserwujemy coś takiego, że ta opieka medyczna w kwestii właśnie takiej ginekologiczno-położniczej od kilku lat wygląda jak wygląda, a ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej spowodowała, że lekarze jeszcze jeden krok do tyłu zrobili. Czy to jest
tak, że oni się boją, czy oni w cudzysłowie, oczywiście nie generalizuję, bo ja wiem, że też bardzo wielu lekarzy protestuje, idą trochę na łatwiznę, mówiąc kolokwialnie, że jest taki zapis, no to dobra, nie ruszamy tej pani i zobaczymy co i zawsze możemy powiedzieć, że no ale zrobiliśmy wszystko zgodnie z przepisami. Tak, właśnie o to chodzi, żeby było wygodniej, żeby było łatwiej, żeby nie było problemów, żeby być może nie było protestów, pikiet z tymi płodobusami tak zwanymi, banerami krwawymi pod szpitalami, też to nie jest usprawiedliwienie. Ale rzeczywiście, no przez to, że aborcja nie jest wygodnym tematem, no to najłatwiej jest od tego uciec, mówiąc, w tym szpitalu aborcji się nie robi, proszę sobie wyjechać za granicę, proszę sobie szukać w internecie. Ja w te zapewnienia o tym, że to jest strach przed odpowiedzialnością karną, nie wierzę, zwłaszcza, że jeżeli na stole pojawia się projekt dekryminalizujący, to jakoś samorząd lekarski, środowisko medyczne nie jest w stanie zająć stanowiska aprobującego. Przecież to ułatwiłoby im pracę, to przecież uwolniłoby ich od tego domniemanego strachu. Ale nagle się okazuje, że nie, że łatwiej odpowiedzialności karnej się nie bać, jak się po prostu nie będzie pomagało pacjentkom. Mhm. W ogóle znika perspektywa kobiety i tego, że ta pacjentka tu jest i ona czegoś potrzebuje i ona przede wszystkim opieki medycznej, tak? Takiej zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. O niej się zapomina, tak jakby ona była zbędnym balastem dla lekarzy. I to też wyziera trochę z tych wszystkich oświadczeń ostatnich, jakichś reakcji, że my jako pacjentki, potencjalne pacjentki, po prostu lekarzom przeszkadzamy. Śmiemy zadawać pytania, krytykować, zgłaszać swoje media pomysły. Media krytykują bezczelnie przecież. Jak mogą te media wstrętne? No tak, ale z drugiej strony na pewno doskonale panie znają oświadczenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jedno zdanie pozwolę sobie zacytować. Obecnie prowadzona kampania przedwczesnych osądów jest zjawiskiem absurdalnym i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i rzetelną dyskusją i nosi znamiona linczu publicznego. A wystarczyłoby wykonywać legalne aborcje? Tak, bo ja przeczytałam wywiad z jedną panią ginekolog, ginekolożka Gizela Jagielska. Nasza bohaterka. No właśnie, która powiedziała, że gdy przychodzi do niej pacjentka, która zagraża jej życiu, to nie zastanawia się, co powie prokurator. Każde świadczenie, którego udzielam, jest zgodne z prawem. Ustawa mówi jasno, że możemy przerwać ciążę w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kobiety. No to w czym problem, można mi powiedzieć? Oni kłamią. Możemy, też myślę, że to jakby ta mobilizacja przy protestach wynika z tego, że wiedza o tym, że ta historia o tym, że lekarzom coś grozi, jest kłamstwem. Bo zobaczmy, co się działo i to jest coś obrzydliwego, co się działo do tej pory, a teraz już jest dużo trudniej. Jestem bardzo wdzięczna mediom, że przestały się też na to nabierać. Za każdym razem, jak ktoś umarł w szpitalu, po każdej śmierci, mieliśmy festiwal tych wywiadów, tych lekarzy użalających się, jak to oni mają najgorzej, jak to oni się najbardziej boją, mają najtrudniej. Absolutne zabieranie przestrzeni rodzinie, zabieranie przestrzeni aktywistkom, specjalistkom, tym wszystkim osobom, które naprawdę były w to zaangażowane, tak żeby zagłuszyć wszystkie głosy, żeby było o tym, że lekarze mają najgorzej, oni mają najgorzej najbardziej. I do ludzi dotarło, że ta historia o tym, że oni się boją, jest kompletnie nieprawdziwa, dlatego że im nie grozi nic za legalną aborcję. I to, że tak dużo teraz ludzi wychodzi, to jest to, że a to jest rzeczywistość, z którą nie chciało się mierzyć. Bardzo wiele osób w Polsce wolałyśmy wierzyć i osoby wolały wierzyć, że nie jest tak źle, że to może po prostu czasem tak się zdarza, ale to no już prawda wyszła na jaw. Nie chodzi o nielegalne aborcje, chodzi o aborcje legalne, których oni po prostu nie robią. I myślę, że to jest bolesne takie zdarzenie z rzeczywistością dla wielu ludzi. I mierzenie się z tym, my nie chcemy chyba mieć tej wiedzy. Ta kobieta, która jest w ciąży, jest szczęśliwa, to jest chciana ciąża, liczy na to, że nie będzie komplikacji. Ona nie chce myśleć o tym, że może stracić życie. To i żyjemy w społecznościach, w których w ogóle nie chcemy o tym myśleć, tak? Czyli jeżeli mamy ukochaną osobę, która jest w tej chcianej ciąży, to też nie chcemy się tak uzbrajać i nastawiać, że na pewno coś jej grozi, bo to jest strasznie trudne, tak poznawczo, to jest bardzo ciężkie, ale myślę, że to, że teraz właśnie wiadomo, że to są kłamstwa o tym, jak to lekarzom coś grozi, bo nie grozi im absolutnie nic za przerwanie ciąży w warunkach, kiedy to jest legalny zabieg i nigdy się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek miał zarzuty, To jest duża zmiana. Ja o tym mówiłam, że zastanawia mnie, jak strasznie to jest właśnie osadzone w takiej nienawiści, pogardzie do kobiet, skoro ci lekarze, zobaczmy co się dzieje, ci lekarze się upierają doprowadzać do śmierci kobiet, tak, wyczekiwać aż one umrą i wtedy mają zarzuty, czyli oni są gotowi zaryzykować zarzuty nieudzielenia pomocy, narażenia na utratę zdrowia i życia, nieumyślnego spowodowania śmierci, byle nie pomóc kobiecie. Mhm. Czyli gdzie jest ten strach? Oni się powinni bać tego, że dostaną właśnie takie zarzuty, ale nie boją się na tyle, żeby przerwać, zrobić to, co do nich należy.
No i potem rzeczywiście mają postępowania prokuratorskie, no ale sami się na to piszą, sami się na to decydują. Wpływa to na młode dziewczyny, kobiety, że one mówią, nie ma opcji, jak obserwuję to, co się dzieje, że ja się nie zdecyduję w tym kraju na dziecko. Tak, docierają na nas takie głosy. I rzeczywiście jest ich sporo. W telefonach, w mailach, w komentarzach. Uruchomiłyśmy stronę historiekobiet.eu, żeby zbierać tak, te wszystkie dowody, świadectwa na to, że to nie są błędy medyczne, bo zawsze błąd medyczny może się zdarzyć, po prostu wypadek przy pracy, tylko to jest systemowa, instytucjonalna przemoc. I z tych historii też wynika, że tak, dzisiaj jest strach przed zachodzeniem w ciąży w Polsce, bo zajście w ciążę na terenie Polski niestety czasami oznacza wyrok. Też jeżeli nie śmierci, to życia w takiej niepewności, strachu. Przez 9 miesięcy kobieta chodzi do lekarza, nie jest pewna, czy on jej mówi prawdę o stanie zdrowia płodu, czy odpowiednio czyta wyniki badań prenatalnych, czy może jest z takiej opcji światopoglądowej lub politycznej, że za wszelką cenę chce tę ciążę utrzymać. No, brak zaufania do własnego ginekologa raczej nie sprzyja szczęśliwemu przeżywaniu, tak, okresu ciąży. Więc rzeczywiście to jest polityka antyrodzinna. A co się dzieje z kobietami, które nie wiem, są w ciąży, pojawia się jakiś problem, zgłaszają się na przykład do was, wy im pomagacie, że trafiają do innego szpitala, albo na przykład trzeba przeprowadzić aborcję i trafiają, nie wiem, za granicę, a w tym systemie już funkcjonują jako kobiety w ciąży i nagle wracają i nie ma tej ciąży. Zgodnie z prawem taki lekarz po prostu musi usunąć wpis z tego rejestru, rejestru online, wpis o tym, że pacjentka jest w ciąży i na tym kończy się cały związek. W teorii, w praktyce? Tej pacjentki z tym rejestrem. W praktyce nie miałyśmy jeszcze sprawy, żeby ktoś wyciągał jakieś negatywne konsekwencje z tego tytułu, co nie znaczy, że takie ryzyko nie istnieje, bo pamiętamy historię pacjentki, która nagrała ginekolożkę, która powiedziała, że musi zadzwonić na prokuraturę, bo przecież pani miała aborcję poza systemem, więc nielegalną, więc tu musi być zaangażowany prokurator. Znamy historię poszukiwania kobiet, które poroniły, a płód znalazł się w kanalizacji. No jeżeli poroniły na toalecie, co się zdarza, bo naturalne poronienia się zdarzają też na początku ciąży dosyć często. Nie wiem, czy to było wywołane, czy to było naturalne, ale w każdym razie jest to normalna czynność fizjologiczna, tak bywa. I nagle ta kobieta po tym intymnym, bardzo prywatnym doświadczeniu jest poszukiwana w mediach i przez organy ścigania. No właśnie, w jakim celu? To stwarza nie tylko atmosferę zagrożenia, ale rzeczywiście może dać sygnał innym, powiedziałabym niedouczonym, czy policjantom, czy lekarzom, że to jest prawidłowe postępowanie w takiej sytuacji. Natomiast zgodnie z prawem kobieta nigdy nie może podlegać odpowiedzialności karnej, w ogóle jakimkolwiek negatywnym konsekwencjom za to, że miała aborcję, gdziekolwiek, kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu, jakąkolwiek metodą. I nadużyciem jest wzywanie do niej policji, czy próba tworzenia sprawy, bo być może ktoś jej pomógł. Tak długo jak nie ma jasnych, klarownych podstaw, że była w to zaangażowana osoba trzecia, nie można tego domniemywać, nie można wszczynać postępowania, prowadzić czynności wyjaśniających i męczyć tej kobiety, przesłuchując ją chociażby jako świadka. To jest taki sposób, że to jest w charakterze świadka. Tak, ale mimo wszystko jest to rodzaj nękania, jest oczywiście, to rodzaj takiej kary za to, że pani miała aborcję, więc teraz my panią przesłuchamy, powiemy pani, co też jest bezprawnym grożeniem, że może opieka społeczna zabierze pani dzieci, skoro którąś ciążę pani przerwała. Jedyne, co mogę na to powiedzieć, to żeby się nie dać w to wmanewrować w ten sposób myślenia, z pewnością siebie powtarzać sobie, miałam prawo do tej decyzji, ona wynika po pierwsze z mojej godności, a po drugie z ustaw i traktatów. Po trzecie, można zawsze zadzwonić do Federy i my wtedy będziemy tą tarczą, tym pośrednikiem, tym murem odgradzającym od niekompetentnych prawników, prokuratorów, policjantów, lekarzy itd. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to ulec tej narracji.
tak? Trzeba powiedzieć stop. I to się dzieje coraz częściej. Rośnie ta świadomość i w zasadzie to jest chyba najsilniejsza broń. Mhm. Kiedy my mówimy, nie, 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 to tak nie będzie wyglądać. Tak, zresztą myślę... Przerwanie własnej ciąży jest zawsze legalne, bo to mówimy o dwóch rodzajach sytuacji. Jedna, kiedy Federa interweniuje i rzeczywiście to przerwanie ciąży odbywa się w szpitalu. I druga, kiedy osoba wychodzi ze szpitala, czy też w jakiś sposób wydostaje się z systemu i to przerwanie ciąży następuje gdzie indziej poza systemem. Ale to nie znaczy, że ono jest nielegalne. Dokładnie. Wyjazd za granicę, żeby przerwać ciąży, jest legalne. Przerwanie własnej ciąży jest legalne. Wiemy z aborcyjnego Dream Teamu, że zdarza się tak, że osoby po aborcjach trafiające w związku z jakąś komplikacją, czy też po prostu trafiające do szpitali, że była wzywana policja, że były donosy na nich robione. No ale to jest właśnie z pominięciem tego, że przerwanie własnej ciąży jest zawsze legalne. Czy to jest za granicą, czy to jest za pomocą pigułki. No tak, ale narracja jest taka, jaka jest, więc się zaczyna wszystkim wydawać, że to jest coś, co jest niezgodne absolutnie z prawem. Ale dobre, o ile mogę tak powiedzieć, w tym wszystkim jest to. I myślę, że dzięki właśnie marszom i że dzięki to wszystko jest nagłaśniane i te historie. Ja wiem, że rodzina jest w olbrzymiej żałobie i cierpi i to jest dla nich coś absolutnie tragicznego, ale te sytuacje i te historie powodują, że też kobiety przestają się chyba aż tak bać, że właśnie zgłaszają się do Federy, prawda? Bo przed wejściem nawet na antenę pani wspomniała, że ostatnie dni to jest jakieś szaleństwo, ale to dobrze, bo to znaczy, że kobiety troszczą się o siebie i szukają tego wsparcia. No jeżeli szukać czegokolwiek optymistycznego w tej całej sytuacji, no to rzeczywiście nasze telefony płoną i mamy szansę nie dopuścić do kolejnej takiej sytuacji, jak była w Pszczynie, jak była w Nowym Targu, jak była w wielu innych miejscach. Więc to cieszy, natomiast no nie może być tak, że ten system wygląda tak, że nim trzeba ręcznie zarządzać. Mhm. Każdą sprawę trzeba indywidualnie prowadzić, interweniować i za każdym razem też używać kreatywności, żeby wymyślić nowy sposób, nowy scenariusz. Ja nie pamiętam dwóch takich samych interwencji tak naprawdę. Czasami bardziej pomaga telefon ze strony dziennikarki, czasami moja rozmowa z ordynatorem, czasami oficjalne pismo, ale czasami ja muszę zrezygnować z wysłania oficjalnego pisma choćby skanem czy faksem, bo nie ma na to czasu. Czasami się zastanawiam, czy zdążę wsiąść w pociąg i dojechać, czy bardziej mi się opłaca jednak użyć jakiegoś innego sposobu, żeby było szybciej. Na szczęście mamy dużą skuteczność i to jest w jakiś sposób zabawne, że my, aktywistki, prawniczki, posłanki, tak, którym leży na sercu los kobiet, jesteśmy skuteczniejsze niż lekarze po wielu latach nauki i specjalizacji. To my wiemy, jak robić aborcję, to my tak naprawdę miałyśmy udział większej liczby aborcji niż polscy lekarze, chociaż to oni są do tego zobligowani, to my znamy te metody, to my znamy te wytyczne i to my przede wszystkim rozmawiamy i opiekujemy się tymi pacjentkami, również w taki sposób nie tylko organizacyjny czy prawny, ale też psychologiczny, emocjonalny, bo przejście przez procedury szpitalne, przez kontakt z personelem medycznym jest często traumatyzujący. Tak, zresztą zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest też podstawą do tego, żeby przeprowadzić aborcję. Dokładnie tak i to jest nasz duży sukces, ponieważ po pierwsze jest to dla nas wyjście, żeby zaopiekować się tymi pacjentkami, u których w ciąży wykryto ciężkie nieodwracalne wady płodu i one nagle zostały w sytuacji bez wyjścia, ich zdrowie psychiczne rzeczywiście uległo pogorszeniu, no ale ciągle przecież ta przesłanka dotycząca zdrowia funkcjonuje, więc wykorzystujemy ją. Ale po drugie pokazujemy, że tak naprawdę po prostu bycie w wymuszonej, niechcianej ciąży z jakiegokolwiek powodu może po pierwsze doprowadzić do rozstroju zdrowia psychicznego, tak? No, nie trzeba tutaj mieć wielkiej wiedzy, omnipotencji, żeby to stwierdzić i może być torturą. W związku z tym, co stoi na przeszkodzie, żeby po prostu ten dostęp do aborcji uwolnić od tych wszystkich barier, restrykcji, kategorii, w które próbujemy to wtłaczać. Przecież to wszystko ma ze sobą dużo wspólnego. Jeżeli pacjentka, kobieta została zgwałcona i zachodzi w ciążę, no to jej zdrowie fizyczne, psychiczne jest zagrożone, ale jest jeszcze ta przesłanka, bo to jest czyn zabroniony, to się wszystko ze sobą łączy. Irracjonalne jest utrzymywanie tego kształtu regulacji, który jest teraz, czyli właśnie wymuszanie na kobietach, żeby się tłumaczyły, żeby mówiły, pod którą przesłankę podpadają, do której kategorii wpadają i czy aby na pewno spełniają wszystkie wymogi formalne, a mówimy o intymnym, prywatnym, osobistym, najbardziej osobistym ludzkim doświadczeniu, które nie powinno ulegać biurokratyzacji czy moralizowaniu ze strony lekarzy, aczkolwiek jest to też doświadczenie polityczne w tym sensie, że państwo ma obowiązek zapewnić realizację, tak? Tego
tego prawa, żebym tak, ja zdecydowała. A Jarosław Kaczyński mówi, takiej sprawy nie ma, jest wymyślona przez propagandę, to jest część tej urojonej rzeczywistości. No ale to on mówi różne rzeczy. Ja powiem szczerze, jestem bardzo przeciwna jakby słuchaniu i też zastanawiam się nad tym, co oni mówią, trzeba patrzeć na to, co oni robią. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że te różne zdania, które padają, one są po to, żeby nas wytrącić z równowagi, żeby nas pozbawić nadziei, żeby nas sfrustrować i żebyśmy też się z tym skupiły, żeby to się zamknęło w internecie. To się czasem wydaje przeciwskuteczne, tak? No, że przecież jak Jarosław Kaczyński coś powie, więcej ludzi wyjdzie na protesty. Czasem tak jest, ale czasem tak nie jest, bo czasem to jest tak, że przy tych, jak się pojawia bardzo dużo takich informacji, takich właśnie bezczelnych, aroganckich wypowiedzi, które się tak szeroko rozlewają, to ludziom to odbiera czasem siłę i nadzieję. Więc raczej trzeba patrzeć na to, co robią. Na to, co się rzeczywiście dzieje i jak postępują, bo to teraz rzeczywiście wykonują jakieś ruchy. Premier Morawiecki coś mówi, pan minister Niedzielski coś mówi. No mówią. No ja, wiemy, co się robi, żeby ukręcić sprawie głowę. Powołuje się zespół lub komisję. No więc tutaj też będzie zespół i będzie, rozumiem, obradował ten zespół. Tak. Ale tak długo, aż będą wybory, a potem się zobaczy. I nie chciałabym się na tym skupiać. Oczywiście, że Jarosław Kaczyński zasłynął też wcześniej tymi wypowiedziami o tym, że wszystko jedno, ważne, żeby się urodziło, żeby było ochrzczone. Tak, to był jeszcze 2016 rok. I on ma długą historię tej nienawiści, pogardy do kobiet, ale tu patrzymy na to tak szerzej. Czyli to jest kwestia pogardy dla ludzi w ogóle. Która wyklucza w ogóle jakieś takie stosunki między obywatelem i państwem, gdzie obywatel, obywatelka czuje się bezpiecznie. I jakby na tej płaszczyźnie jestem w stanie o tym myśleć. Bardziej myślę właśnie o tym, co robią teraz posłanki opozycji, posłanki lewicy, ale też posłanki Koalicji Obywatelskiej, o tym takim ruszeniu pospolitym, które jest w różnych miastach poza Warszawą, o tym, jak ludzie o tym rozmawiają, jakie to jest wszystko strasznie trudne, jak to jest, a jednocześnie tak jak widzę, to myślę sobie, to jest taka rzecz, której pan Kaczyński nigdy nie będzie miał. Czyli, że są osoby, które wkładają ten wysiłek, które stresują się okropnie tym i okropnie się tym przejmują i bardzo dużo ich to kosztuje. I czasem to są osoby, które się nigdy na to nie pisały, czyli które nie są urodzonymi organizatorkami, liderkami protestów, ale stwierdzają, że no muszą coś zrobić. I to jest ta zmiana społeczna, tak? Czyli to, że ludzie rozumieją, że dzieje się naprawdę coś bardzo złego i że biorą na siebie coś takiego, a jednocześnie to, z czego jestem dumna, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, z której możemy być dumni wszyscy, że mimo tego, że jest tak silne poparcie dla legalnej aborcji i że to jest rzecz, o którą my walczymy, o którą walczy bardzo wiele osób, to my nie ulegamy tej pokusie takiego pójścia na skróty, czyli też wykorzystywania tych, nie robimy takiego tańca na trumnach, który jest specjalnością PiSu. I to byłaby droga na skróty. Mogłoby być tak, że jakbyśmy bardziej tutaj epatowały i gdybyśmy właśnie tak to traktowały, że no o, coś się stało, no to teraz to wykorzystamy. Ja jestem osobą, która też jest odpowiedzialna za blokowanie jakby takich pomysłów, ale one się tak naprawdę nie pojawiają i to jest taka rzecz, że okej, ludzie są za legalną aborcją, to jest oczywiste, natomiast jeżeli są protesty właśnie teraz, tak jak teraz, dotyczące tego, że kobiety umierają albo że grozi im śmierć, no bo jeszcze mówimy ciągle o tych kilkuset, które stoją za tą jedną, która straciła życie, to wszyscy zachowujemy się godnie. I to jest super, bo to jest takie coś, czego Prawo i Sprawiedliwość nie mają. Jarosław Kaczyński tej przyzwoitości nie ma. I to jest taka rzecz, która jakby, że mamy czyste sumienia, jeżeli chodzi o walkę naszą taką długofalową, że umiemy zachować umiar, umiemy zachować taką przyzwoitość. I to jest taka zmiana społeczna, tak? Że nie uciekamy się do takich metod, do jakich uciekałby się na pewno w takiej sytuacji Jarosław Kaczyński. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo wrócił temat in vitro dzięki też posłankom lewicy właśnie. Posłanka Kotula dzisiaj miała tutaj z nami być też, ale jest w Sejmie, bo głosowania. Chciałam powiedzieć, że posłanka Kotula jest ze strajku, organizowała protesty w Gryfinie. I no właśnie, się czwartego więc miejsca na liście. Bardzo także aktywna i bardzo chciałam, żeby była, no ale może jeszcze nieraz będzie okazja, żeby porozmawiać w wspólnym gronie. I tak sobie myślę, bo to się tak zbiegło ciekawie w czasie, że z jednej strony tak bardzo rządzący są przeciwko aborcji, tak bardzo chcą spowodować, żeby kobiety rodziły dzieci w bardzo złym stanie, mówiąc delikatnie, a z drugiej strony tak bardzo intensywnie sprzeciwiają się in vitro, gdzie powinno im zależeć na tym, żeby jednak państwo się rozwijało, to o czym wcześniej pani mecenas mówiła, że jedno wyklucza drugie trochę, przynajmniej jak dla mnie. No to jest próba zaprowadzenia nowego porządku, w którym ciało ludzkie, decyzje, między innymi reprodukcyjne, są pod ścisłą kontrolą państwa. A nie ludzi.
i jest też jakaś fetyszyzacja, nie ludzi, nie ich własnych, jest fetyszyzacja natury, tak? Tego, co dał Bóg, tego, co zesłał los, no też tutaj kierowany w tym wypadku, w tej narracji, tak? Przez jakieś siły boskie. I że temu się nie można przeciwstawić. Czyli, że jest coś ważniejszego niż to, czego chce sam człowiek. Czyli to jest trochę programowanie, tak, społeczeństwa, żeby szło w jednym określonym kierunku. To jest jakaś inżynieria społeczna. To jest bardzo spójny jednak program, a jednocześnie przerażający, bo to jest mówienie, wam nie tylko powiemy, jak macie żyć, my was zmusimy, żebyście żyli według scenariusza i robimy to dla waszego dobra, dla waszego zbawienia czy cokolwiek. No, jest to na najdalszym krańcu od demokratycznego, wolnego, praworządnego i w ogóle sprawiedliwego społeczeństwa. No, przypomnijmy, że, bo to jest ten często argument powoływania się na historię III Rzeszy, przypomnę, że w nazistowskich Niemczech był nakaz aborcji w przypadku kobiet z ras tych niższych i był zakaz aborcji dla Niemek. Czyli była regulacja w obie strony. To jest to, o czym grupy faszystowskie i grupy prawicowe często próbują przytaczać tam, że właśnie była aborcja dopuszczalna w III Rzeszy i tak dalej. Nie, była regulacja pełna w każdą stronę, czyli był nakaz i zakaz. Mhm. Była obowiązkowa aborcja dla określonych grup i była zakazana aborcja dla innych. Więc tutaj cała populacja pełna kontrola. Pełna kontrola, cała populacja była pokryta i tutaj zmierzamy w tym samym kierunku. Podejrzewam, że gdyby PiS mógł, to zabroniłby, to znaczy nakazywałby aborcję tym osobom, których nie chce wpuścić do Polski, którym pozwala umierać w lesie na granicy z Białorusią. Tak. To jest to, co PiS by zrobił, gdyby mógł. A jeżeli chodzi o in vitro, ja myślę, że wybór między nauką a religią, nauką a ideologią, nauką a czymkolwiek innym, to jest ten wybór, którego dokonał PiS już dawno, czyli osiągnięcie nauki, osiągnięcie medycyny, jakikolwiek racjonalny świat, mierzalna rzeczywistość, to jest coś, co jest, myślę, że też, no bo oni też są bardzo niekompetentni, więc myślę, że to też o to chodzi. To jest coś, co jest dla nich niepojęte i no, mamy do czynienia z grupą, dla której nauka, fakty, rzeczywistość to jest w ogóle wrogie. Znaczy coś jakimś absolutnie, czymś, czym nie są w stanie się poruszać. I to jest dosyć przerażające, no bo Polska nie jest państwem religijnym, nie jest państwem wyznaniowym. Ale Polska nie jest państwem świeckim, czyli jest państwem nieświeckim, no bo mamy w przepisach państwowych rzeczy wynikające z religii. Tak? Państwo jest świeckie wtedy, kiedy prawo jest świeckie. Prawo nie jest świeckie, kiedy mamy właśnie klauzurę religijną, która mówi o tym, że jak lekarz wierzy w to, że bo jest ta książka o tym proroku, który chodził po wodzie, no to jak on tam wierzy, że ten prorok chodził po tej wodzie, to on teraz może nie wykonywać swojej pracy. Bo ma tam w głowie historię właśnie tam z tej książki. No nie, no mnie nie interesuje ta książka, to jest jakaś książka należąca do jakiejś grupy, która jest po prostu organizacją pozarządową dla mnie, czyli ten cały Kościół. I teraz nagle się okazuje, że my mamy taki system, który jest taki trochę, więc to jest to, że żeby jest wybór między świeckim a nieświeckim państwem i jeszcze no, potem państwem wyznaniowym. PiS chętnie zrobiłby państwo wyznaniowe, ale państwo nieświeckie absolutnie mu pasuje, bo w państwie nieświeckim właśnie jest tak, że o to, żeby nauka była wartością, żeby nauka była źródłem wiedzy i decyzji, trzeba walczyć cały czas codziennie w każdej sprawie, bo zawsze jest ryzyko, że to nie nauka będzie źródłem decyzji, to nie nauka będzie podstawą w ogóle tego, co się dzieje, tylko zupełnie inne rzeczy, jakieś wymyślone. Na koniec jeszcze przypomnijmy, gdzie kobiety, które potrzebują wsparcia, mogą się zgłaszać i gdzie na to wsparcie mogą liczyć. Fundacja Federa, mamy całodobową linię kryzysową 501-694-202. Odbieramy o każdej porze, interweniujemy, mamy zespół prawny, mamy dostęp do ginekolożek, mamy zespół psychiatrów, tak? Mamy telefon zaufania, gdzie dyżurują też psycholożki, więc szybka, pełna empatii, wsparcia, pomoc. Tak. No i aborcja, oczywiście Aborcja bez granic 22 29 22 597. Można do nas też dzwonić i słuchajcie, jeżeli organizujecie protesty, o których my nie wiemy, bo nie jesteście w tej naszej sieci albo byliście w tej naszej sieci, potrzebujecie pomocy, bo chcecie dalej działać na rzecz tego, żeby właśnie się zadziało trochę lepiej, albo w ogóle jesteście w miejscu, w którym trudno wam się czasem gdzieś skontaktować, czy chcecie się zebrać wokół tego tematu, albo chcecie nam powiedzieć o tym, że są świetni lekarze i że wam się coś świetnie udało, tak żebyśmy mogły to przekazać na przykład Federze też i działać
pracować na miejscu, to też się zgłaszajcie do Strajku Kobiet. Bo bardzo my dużo dostajemy informacji właśnie z terenu, z różnych miejscowości. Przekazujemy je dalej, także możemy też być tym pierwszym kontaktem, jeżeli, zwłaszcza jeżeli teraz po tych protestach na przykład jesteście gotowi, gotowe podjąć się tego, żeby informować wszędzie, gdzie się da o tym, że jest możliwość uzyskania pomocy, że jest zagrożenie, ale że też jest możliwość uzyskania pomocy. Jeżeli chcecie być taką ekipą, która niesie tą wiadomość dalej, tak żeby wszystkie kobiety w Polsce to wiedziały, to zgłoście się do nas i zrobimy to wspólnie, bo to jest cel dla nas teraz. Czyli ja chciałabym, żeby było tak, że wszyscy to wiedzą. Dopóki nie zmieni się ta sytuacja i dopóki nie przestaną kobiety umierać, to my, to dla nas, przynajmniej dla Strajku Kobiet, wskaźnikiem sukcesu jest to, że ludzie właśnie będą znać numer do Federy, że będą znać numer do Aborcji Bez Granic i że to będzie wiedza powszechna, a nie jednak cały czas trochę niszowa. Bardzo panią dziękuję. Marta Lempart, Kamila Ferenc razem z nami dzisiaj w Wieczornym Ekspresie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Za moment kolejny gość Wieczornego Ekspresu. Zostańcie koniecznie z nami. Będą musieli zorganizować Eurowizję. Ciekawe gdzie. W przyszłym roku gratulacje dla Loreen. No a my, jak to my, jeśli nie pomyślimy o Eurowizji w sposób systematyczny, przemyślany, długotrwały, no to to jest to, co też mówiłem. Przepraszam, to nie sprawia mi żadnej radości, ale powiedziałem, że Polska w finale zajmie miejsce między 15 a 20. Jesteśmy na miejscu 19. Współczuję nam, ale powtórzę jeszcze raz, pewnie po raz ostatni. Żeby myśleć o zwycięstwie na Eurowizji, to trzeba myśleć długofalowo, perspektywicznie, a nie okazjonalnie. Współczuję Niemcom, współczuję Brytyjczykom. Któż jeszcze tu jest niedoceniony? Hiszpania, Francja. Wygrywa Szwecja i chwała za to. Potrafią przeprowadzić preselekcje swoje, potrafią wygrać Eurowizję nie po raz pierwszy. Nic, tylko się uczyć. I nie wiem, czy do końca receptą na zwycięstwo w Eurowizji jest to, że Szwedzi napiszą piosenkę, bo niekoniecznie tak być musi, ale coś jest na rzeczy, że Szwecja lubi Eurowizję, lubi swoje preselekcje, ogląda wielomilionowym tłumem i Tatu tym razem zwycięża. No już wszystko wiadomo. Artur Orzech dzisiaj razem z nami. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu. Nie możesz się od tej Eurowizji uwolnić, widzę. Nawet nie chcę. Nawet nie chcę, to już ponad 30 lat, ale... dobrze mi z nią. Mhm. Ale rozumiem, że jest feedback i twoje komentowanie cieszy się popularnością. Tak, ja przyznam, że to jest też dosyć mocny impuls dla mnie, jeśli chodzi o komentowanie YouTube'owe, które rzeczywiście uprawiam od niedawna, bo zaskoczyła mnie obecność, krótko rzecz ujmując, widzów czy słuchaczy bardziej po drugiej stronie, no bo 100 tysięcy wejść, ja rozumiem, że to nie jest 100 tysięcy osób, ale mimo wszystko to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o rzeczywistość, przerosło to moje oczekiwania i choćby z takiej czystej lojalności wobec osób, które chcą posłuchać, co mam do powiedzenia na temat Eurowizji, kontynuuję działania YouTube'owe. No i jak się w tych działaniach YouTube'owych, czyli ogólnie rzecz ujmując, internetowych odnajdujesz? Bo to nawet chwilę mieliśmy, żeby przed wejściem na antenę to porozmawiać, że to jest już taka rzeczywistość, że od tego się nie da uciec po prostu. Nie, to ja już wiem od dawna, mniej więcej 20 lat temu pewien bardzo wybitny medioznawca, ale także człowiek, który zajmuje się rozwojem współczesnej technologii, Wolfgang Grillke, oczywiście żartobliwie, ale jednak zwolnił mnie z telewizji, bo powiedział, że w takim kształcie analogowa telewizja nie ma racji bytu za 15-20 lat. Pewnie jesteśmy świadkami właśnie tego i ta moja obecność na YouTubie jest też mocno podparta doświadczeniami i wiedzą, że rzeczywiście młodzi ludzie, a w szczególności na przykład moi studenci, bo też prowadzę zajęcia ze studentami dziennikarstwa, no oni mają średnio 20-21 lat i tam prawie nikt nie ogląda telewizji w takim aspekcie szerokim. To znaczy oni oczywiście muszą nas oglądać na przykład, muszą też sięgać po telewizje informacyjne z racji kształtowania swoich poglądów i zawodu, bardziej chyba warsztatu dziennikarskiego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o rozrywkę,
kanały dotarcia do informacji, to już jest internet. To od dawna internet w sensie szybkości również wyparł pewne działania. To oczywiście długa dyskusja, czy dobrze, czy źle, jakie są standardy w związku z tym, kto... To jest dopiero dyskusja długa. No właśnie, więc nie dyskutujmy, ale wiem, że rzeczywiście internet jest siłą, jeśli się sensownie wykorzystuje, a staram się to robić. Mhm. Brakuje ci w takim razie takich mediów standardowych, że tak powiem, dzisiaj, patrząc z perspektywy, już mając to doświadczenie internetowe, takiego stricte normalnego radia, które jeszcze jest na szczęście, i telewizji? Radio by się trzymało jak najdłużej. Oboje jesteśmy ludźmi radia. Ja bardzo, bardzo. I wierzę w to, że radio przetrwa. Radio jednak jest takim medium dosyć intymnym, a jednocześnie mam wrażenie, że radiowcy cały czas starają się trzymać wysoki poziom zarówno przekazywania informacji, sprawdzać te informacje, że tam jednak ta rzetelność ma cały czas sens i jest obecna. Natomiast w szeroko pojętym interesie nie. Zapytałeś, czy brakuje mi mediów, w sensie telewizji. Wiesz co, na pewno brakuje mi Eurowizji, ale w takim kontekście, że ja bardzo cenię fanów Eurowizji, bardzo cenię tych ludzi z dwóch stron, bo tam też jest taki dualizm oglądających. Z jednej strony są to fani, tacy mocno zaangażowani w Eurowizję, a po drugiej stronie, ale w bardzo przyjaznym tonie, siedzą osoby kontestujące tę Eurowizję, czyli śmiejące się, o pewnie ty do nich należysz. Tak. Znaczy, jak już mnie ktoś zmusi do oglądania, no widzisz, przyznaję bez bicia. Ale w tym roku oglądam. No ale pamiętajmy, że konkurs piosenki Eurowizji to jest jednak rozrywka. Jest. I to jest rozrywka na, nie mówię o poziomie muzycznym, artystycznym, natomiast jest to rozrywka na najwyższym poziomie poprzez oglądalność, która jest porównywalna do Super Bowl amerykańskiego, tak? Czyli jeśli 200 milionów ludzi ogląda na całym świecie, to coś musi być na rzeczy. Mhm. A ten wysoki poziom ja sytuuję w regulaminie konkursu piosenki Eurowizji. Znaczy on jest tak szczegółowy, nie ma bardziej szczegółowo rozpisanego konkursu muzycznego na świecie niż konkurs piosenki Eurowizji. Umówmy się, wszystkie formaty takie talent show i tak dalej, one bardziej bazują na talent show, a mniej bazują na zasadach występowania. One są jakoś tam opisane, ale bardzo luźno. Dużo miejsca na spontaniczność. Miejsca na spontaniczność i decyzje wewnętrzne, o tak bym powiedział. Natomiast w konkursie piosenki Eurowizji tych decyzji wewnętrznych specjalnie nie ma takich, że możemy się wahać, bo, no bo mamy zasady, mamy przepisy, jak 6 osób na scenie, to 6 osób na scenie, jak mamy śpiewać na żywo, to mamy śpiewać na żywo i tak dalej. Boli mnie, że od 2 lat, chyba od 2, chórki są śpiewane albo nie śpiewane. Że tak no właśnie, powiem. Bo dziś przeczytałam, że krytykowałeś tegoroczny występ. No tak, no bo już tylko śpiew na żywo tam został. Wiesz, już ja rozumiem, że cała otoczka telewizyjna, widowiskowość, ten element niezwykły, czyli występ sam, pomysł tego występu jest niezwykle interesujący, ale w gruncie rzeczy chodzi o konkurs piosenki. I w momencie, kiedy już mamy taśmę półplaybackową i tylko śpiewamy, no to jeszcze mamy chociaż ten śpiew zachowany. No ale jeśli mamy playbacki nagrane już, chórach, których wokalista, czy artysta, czy artystka występujący na scenie może się trochę schronić, nazwijmy to, to moim zdaniem sytuacja robi się dosyć niebezpieczna. To już nawet w tych talent show jednak śpiewa się na żywo. Na żywo, tak, w 100%. No i wtedy wychodzi, czy ktoś ma talent, czy nie, jak sobie radzi. Ja jednak to jest chyba najtrudniejsze. No ale ta Eurowizja... Są tacy, którzy świetnie sobie radzą, nie umiejąc śpiewać, ale to już ale też chciałbym o tym wiedzieć. Tak. Eurowizja jest w twoim życiu od 92 roku z przerwami. Masz takie poczucie, że ona jakoś ewoluowała, zmieniała się, szła w dobrym czy w gorszym kierunku, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy się tam pojawiają? Ona cały czas się zmienia. Tak jak ja to obserwuję dzisiaj z perspektywy tych 3 dekad, rzeczywiście Eurowizja ewoluuje. Pamiętajmy, że na początku była żywa orkiestra. Kto wie, czy to nie był najlepszy patent bezstronności i obiektywności, bo wyobraź sobie orkiestrę, która, no, Nospru na przykład, która akompaniuje wszystkim.
Czyli szansę mamy absolutnie wyrównaną. Nie ma pół playbacków. Ktoś coś lepiej nagra, ktoś ma lepszy komputer, większą wiedzę, ktoś wysłał do Stanów Zjednoczonych albo do Szwecji, żeby coś zostało zmiksowane. Nie, tutaj jeśli chodzi o podstawę muzyczną, wtedy wszystko jest grane. Ale ja dobrze kojarzę, że festiwale polskie onegdaj to właśnie była zawsze orkiestra jedna, która towarzyszyła wszystkim artystom. Tak. Taki Kołobrzeg, taki Opole i w większości. Tak nie zawsze, bo też pamiętajmy, że to jest właśnie ta ogromna różnica między konkursem a festiwalem. Na festiwalu tak naprawdę możemy wszystko, co sobie wymyślimy. Natomiast w konkursie jednak obowiązują zasady i tych zasad trzeba przestrzegać. No i a propos zmian. No, kiedyś była orkiestra, nie ma tej orkiestry. Kiedyś wszystko trzeba było zaśpiewać w języku ojczystym, teraz nie ma takiego wymogu, tak? Kiedyś można było tylko korzystać z pół playbacków. W tej chwili, jak powiedziałem, te chórki tak zwane mogą być już grane. Więc Eurowizja też stara się być up to date, jak to oni mówią, czyli na czasie i obserwować wszystko, co się dzieje. Moim zdaniem wychodzi to w ostatnich latach lepiej. Salvador Sobral, Måneskin i tak dalej, to wszystko, co w ostatnich latach obserwujemy, kiedy artyści wygrywający Eurowizję rzeczywiście odcinają kupony od tego zwycięstwa, bo szczególnie w latach 2000 myślę, Eurowizja zapędziła się w taki kozi róg, że wszyscy postawili na show. A zapomnieli o piosence i naprawdę dochodziło do sytuacji dziwacznych, że na scenie pojawiali się jacyś mistrzowie olimpijscy albo coś, albo Nowak Dżokowicz, którzy chciano tylko zwrócić uwagę na to, że aha, my tu jesteśmy, to jesteśmy my, 3 minuty mamy na to tak naprawdę, żeby skupić uwagę widzów w Europie i nie tylko w Europie. No, no i moim zdaniem to było niefajne, ale ta Eurowizja w latach ostatnich wydaje mi się być całkiem dobra, tylko to nie zepsuć. A co tam robi Australia? To jest odwieczne pytanie, które Australia się powtarza. Ja wiem, Eurowizja. I teraz ja się uśmiecham, bo Australia w odróżnieniu na przykład od nas i też znowu dzielę tutaj, choć już tyle rzeczy podzielono w tym kraju, że nie chcę tego robić, no ale prawda jest taka, że no jedni kontestują Eurowizję, inni nie. Skandynawia, w szczególności Szwecja, jest zakochana w Eurowizji. Mhm. I Australia również jest zakochana w Eurowizji. I oni, no, czy ktoś ma fioła, jeśli użyję takiego kolokwializmu na punkcie Eurowizji, no, czy tobie chciałoby się wstawać na Eurowizji o 4:30, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo i siedzieć 3 godziny przed telewizorem od mniej więcej 4:30? No, niekoniecznie. No właśnie, chyba. Niespecjalnie. Natomiast Australijczycy to mają i to gremialnie. Dobijali się do Eurowizji przez wiele lat. W końcu, zresztą jak w przypadku też takich krajów jak Azerbejdżan, czy już kultowy przykład to jest Izrael, w Eurowizji jest taki kruczek i to też prawny, opisany, legalny. To nie jest nic, co łamie zasady eurowizyjne. Otóż prawo startu w konkursie piosenki Eurowizji mają kraje, które są członkami EBU, czyli Europejskiej Unii Nadawców Publicznych. No i kraj, który się zgłosi i chce być członkiem EBU, czyli organizatora Eurowizji i zostanie przyjęty, ma prawo. No więc jest taki kruczek. No proszę. Tego nie wiedziałam. Bo... Ale miłość Australijczyków jest porażająca w sensie pozytywnym do Eurowizji. Pewnie czekają dnia, kiedy wygrają. I całkiem dobre występy mają od czasu, jak zaczęli brać udział. Więc przyjdzie taki dzień niebawem, właśnie, mam wrażenie. Myślę, że tak. Że wtedy to się będzie działo. I wszyscy też zadają mi pytanie, wyprzedzę, czy wtedy Eurowizja będzie w Australii? Niekoniecznie. A nie, widzisz, ja już nie chciałam o to pytać. A no to już się... A dlaczego niekoniecznie? No bo jest to konkurs europejski i wtedy Australia prawdopodobnie będzie musiała zorganizować ten konkurs w jakimś przyjaznym kraju w Europie. Na przykład w Polsce. Na przykład w Polsce. Dlaczego nie? Nie, chciałam już przejść do Opola, bo to drugi festiwal, który bardzo mocno i przez wiele, wiele lat, o czym też zdążyliśmy przez chwilę porozmawiać, obecny był w twoim życiu. Ale zanim o tym, jak ty to wspominasz, to chciałabym dopytać o... Nie, czy czytałeś skandal w Trubadurach a propos Opola? Nie. Piotr Kuźniak twierdzi, że w Opolu zastąpiono go sobowtórem. Tak, to... Cytuję, na 60. Krajowym Festiwalu w Opolu Trubadurzy wystąpili sobowtórem Piotra Kuźniaka, ze znakiem zapytania. Wokalista i gitarzysta zespołu twierdzi, że decyzję podjęto za jego plecami. Ponoć to nie pierwsza taka sytuacja.
Wiesz co, no ja nie mam, od ciebie słyszę o takiej informacji, nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje w Trubadurów. W Trubadurach słyszałem też, że na festiwalu kogoś uśmiercono również, więc tak, różne rzeczy się dzieje. No, trochę mnie to dziwi, wiesz, bo kiedyś były bardzo poważne leksykony, do których ja na przykład sięgałem, przygotowując się na festiwalach, do festiwali opolskich, szczególnie w latach, w drugiej połowie lat 90. Byli ludzie, na których można się było wesprzeć, dziennikarze. W tej chwili jest internet, dostępność bardzo szeroka. Wystarczy, myślę, odrobina dobrej woli, żeby coś sprawdzić. No. Natomiast ja nie chcę komentować życia trubaduru wewnętrznego, bo nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje. Tak, bo tutaj tylko zacytuję. Gdy dubler Piotra Kuźniaka podawał się za niego w Opolu, w tym samym czasie oryginał dawał koncert na Molo w Sopocie. Wiesz co, ja też rozdawałem w swoim życiu, z tego co pamiętam, 35 autografów Krzysztofa Ibisza, chyba 15 Maćka Orłosia, więc może to o to chodzi. No tak, ale a jak Opole właśnie wspominasz? Bo to też kawał twojego życia, szczerze mówiąc. I to te lata 90. były takie najlepsze? Muzeum Polskie, jeśli chodzi o moje prowadzenie Opola, nie. W ogóle Opole. O Boże, nie. W ogóle Opole pytam. Lata 90. dla polskiej muzyki, szczególnie rockowej, moim zdaniem były bardzo dobre, bardzo zacne, owocowały ogromną sprzedażą, popularnością nowych artystów, takich jak Hej, jak Warius Manx, Ed Bartosiewicz, no można by oczywiście wyliczać, Proletariat, jakby mnóstwo zespołów pojawiło się, młoda publiczność odkryła muzykę polską, muzykę rockową i wcale nie trzeba było sięgać po te hasła, że polska młodzież gra i śpiewa polskie piosenki, tylko po prostu to się działo i się toczyło. Ja, jak wyliczyło Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, myślę, że to jest zacne miejsce i zacne źródło również. Ja prowadziłem festiwal w Opolu 25 razy, czyli do tej pory miałem wrażenie, że Lucjan Kedliński zawsze był przede mną. Okazało się, że jednak nie. Ja jestem w tej chwili najstarszym żyjącym konferansjerem festiwali opolskich. Mhm. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę i spotkam się z publicznością opolską i artystami, bo myślę, warto. To jest rzeczywiście magiczne miejsce. Ale czy lata 90. były dobre dla Opola? Chyba tak, dlatego że wtedy, w latach 90. Opole odbijało to, co się dzieje na rynku muzycznym. To znaczy wszyscy artyści, którzy byli popularni, albo prawie wszyscy, bo też nie można generalizować, pojawiali się w Opolu. W latach 2000 myślę, też tak było, że artyści się pojawiali w Opolu. Natomiast przemknęło mi Opole w tym roku i tam taki fragment oglądałem, jak redaktor Sierocki wyliczał 5 najpopularniejszych piosenek w sezonu. Czyli takich utworów, które grane są najczęściej przez wszystkie stacje radiowe w Polsce, według listy i tak dalej, i tak dalej. No żadnej z tych piosenek i tych artystów nie było w Opolu, więc mam wrażenie, że coś jest nie tak. Współcześnie. No ale Opole... Część artystów się też buntuje, no jakby tak, otwarcie mówi, że nie weźmie udziału w festiwalu. No ale jak mówię, no coś jest na rzeczy, tak, bo tak, jeśli tak. Pytasz mnie o ten walor artystyczny, który często albo prawie zawsze towarzyszył festiwalowi opolskiemu, to raz to była odkrywczość tego festiwalu, czyli my tam poznawaliśmy artystów i ja już nie będę wracał do Czesława Niemena i tak dalej, bo to są stare dzieje, ale mam wrażenie, że festiwal opolski również odkrywał artystów później, w latach, w drugiej połowie lat 90. i w latach 2000, podobnie jak na przykład Manam w roku 80. Tak? I to był jeden element, a drugi element to był właśnie takie odbicie tego wszystkiego, co było najważniejsze w życiu artystycznym, muzycznym w naszym kraju, estradowym, płytowym i tak dalej, i tak dalej. To się trochę rozmyło, mam wrażenie, no bo koncerty jubileuszowe trzeba robić i to jest fajne, ale tylko i wyłącznie bazować na jubileuszu, no to oczywiście możemy, natomiast tu nie ma żadnego elementu kreowania rzeczywistości muzycznych oraz odzwierciedlania tego, co się dzieje na rynku. Troszkę tutaj Festiwal Opolski stracił, ale, no, ale może to nie jest strata bezpowrotna, można to odzyskać. Ale też byłeś w Opolu nie jako prowadzący, tylko jako... Oj, grający. A, grający, dobrze. No tak. Myślałem, że wrócisz do tego elementu, do którego ja nie chcę wracać, ale tak. Nie, jako róże Europy, tak? Ja mam dwie nóżki, jeśli chodzi o pole, także mogę sobie mocno stać na tej scenie, no. Ponieważ rzeczywiście mój taki debiut opolski na deskach amfiteatru
miał miejsce w 1989 roku, kiedy z Różami Europy zagraliśmy na festiwalu w koncercie rockowym. Tam wtedy rzeczywiście bardzo mocna, by nie powiedzieć śmietanka reprezentacyjna, taka ekipa lat 80. Byliśmy my, IARL, Balkan Electric, z tego co pamiętam chyba Demono, Kult i tak dalej. No, te wszystkie zespoły, które wtedy jeszcze de facto gdzieś tam dopiero wydobywały się z tak zwanego drugiego obiegu, wystąpiły na scenie. I to był mój debiut muzyczny, nazwijmy go. A 5 lat później już wystąpiłem jako prowadzący. No i teraz znowu są Róże Europy. Róże Europy z krótkimi przerwami nigdy nie zaprzestały działalności, bo Piotr Klat, o nim mówię, on cały czas prowadził zespół. Ale w twoim życiu znowu są. A w moim życiu są obecne, jubileuszowo są obecne. To znaczy w skrócie rzeczywiście z Piotrem zafunkcjonowaliśmy razem, działając jako taka trochę spółka muzyczno, spółka autorska po prostu. Ja komponowałem, Piotrek pisał, zresztą do dzisiaj pisze znakomite teksty i lwia część muzyki na pierwszych dwóch płytach to moje dzieło i Piotra. No a ja potem poszedłem swoją ścieżką, skończyłem studia, zostałem wykładowcą uniwersyteckim, potem trafiłem do radia, telewizji i tak dalej, więc myśmy się spotkali i bardzo elegancko porozmawiali sobie o rzeczywistości i że ja dalej pójdę inną drogą. Ale w tym roku Róże Europy mają swój jubileusz, 40-lecie działalności. No i tak pomyśleliśmy sobie z Piotrem, że ja do tej pory przez całe te lata mówiłem, że jestem emerytowanym gitarzystą, ale to nigdy nie było tak, że przestałem ćwiczyć, więc sporo ludzi przychodzi na koncerty z ciekawości, czy ja rzeczywiście potrafię grać na gitarze, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To nie są playbacki, ani półplaybacki nawet, to wszystko jest grane na żywo. Tak to na tej scenie jest Artur Orzech, tak, tak to on. To ja, tak, bo podchodzą, tak, Państwo, pozdrawiam serdecznie. Tak. Ale to pan? No, tak, to ja. Więc od czasu do czasu, nie we wszystkich, ale biorę udział, myślę, że owocna jesień jeszcze przed nami, bo zagramy kilka takich naprawdę, myślę, fajnych, prestiżowych scen w Polsce, bo i w Warszawie na Torwarze, w katowickim Spodku, więc takie dosyć duże koncerty, na które już w tej chwili Państwa zapraszam. Będę tam i będę grał na gitarze. Na żywo. Tak. Żeby nie tak. było wątpliwości. Tak. Wcześniej przećwiczone było i jest cały czas. Tak, no. Ale lubisz w ogóle to? Znaczy, masz taki sentyment, że faktycznie jak mówisz cały czas sobie gdzieś tam ćwiczyłeś, grałeś, że ta gitara, niezależnie od tego, czy był zespół, czy nie, to obecna w twoim życiu jest? Tak, oczywiście. No, tego się nie zapomina troszkę jak jazdę na rowerze, to po pierwsze. Po drugie, jak się ćwiczy, to jest łatwiej. Ale ja miałem zupełnie inny problem. Miałem problem technologiczny, to znaczy jednak te 40 lat w rozwoju technologii, estrady, urządzeń, które otaczają muzyków na scenie, szczególnie muzyków rockowych, to jest ogromna zmiana. My jesteśmy w tej chwili na etapie odsłuchów dousznych, jesteśmy na etapie multiefektów gitarowych. Nie chcę tutaj ani ciebie zanudzać, ani państwa tą technologią. Natomiast dla mnie takim największym problemem, który udało mi się chyba przeskoczyć, był ten rozdźwięk technologiczny między tymi kilkoma klockami, z którymi ja zostałem w latach 80., a tą wspaniałą możliwością funkcjonowania technologicznego muzyka w tej chwili na scenie w XXI wieku. Ale mam wrażenie, że mi się udało. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, Artur Orzech. Zanim jeszcze się pożegnamy, to przypomnę, że zadałam na początku naszego programu pytanie, czy popierasz strajki kobiet? No i już mamy Państwa odpowiedzi. 63% tak, 37% nie. Bardzo dziękujemy za udział w sądzie. Bardzo dziękujemy za towarzyszenie nam podczas tego spotkania. Arturze, jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Zawsze. Wieczorny Ekspres wraca w poniedziałek o 18:00. Do zobaczenia.